Witam wszystkich na moim kanale. Danek Audia 4. Poszukiwać skarbów antyków i staroci. Danek się kłania. Witam wszystkich jeszcze raz w nowym roku. Dzisiaj jest 5 stycznia 2024 rok. I standardowo od stycznia zaczynamy zakupy. Dzisiaj pokażę mój pierwszy zakup w tym roku. Udało mi się kupić w bardzo dobrej cenie dwa szkiełka. Jako jestem poszukiwacz skarbów i antyków, to szukam skarbów i antyków na giełdach staroci, internecie i właśnie na internecie udało mi się w bardzo dobrej cenie kupić dwa szkiełka. Tu jest paczka, zakryję adres, od kogo był. Paczka ważyła 1,60 kg. Za paczkę zapłaciłem 19,20 zł. Została wysłana Pocztą Polską. Zaraz będziemy otwierać i zobaczymy, co jest w paczce. A że jestem poszukiwaczem, to zawsze wyszukuję dobrych okazji. Nigdy nie kupuję drogo, zawsze szukam. Jak jest coś tanio, to wtedy kupuję. I tak mi się wydaje, jak zaraz otworzę, bo pokażę, że się opłacało za tą cenę, co kupiłem. Kupiłem ładne dwa szkiełka do swojej kolekcji, nie na sprzedaż, tylko do swojej kolekcji. Pierw wynalazłem dwa szkiełka na internecie. Później napisałem do pani, która je sprzedawała, bo nie dowierzałem, że to jest ta cena za te szkiełka. Napisałem do pani, czy ta cena. Pani mi odpisała: tak, ta cena. Że koszt przesyłki będzie 20 zł, bo wysyła Pocztą Polską. A też się opłacało zapłacić 20 zł za przesyłkę. Paczka tak zabezpieczona. Ściągniemy tylko tą folię czarną z paczki. Pani mówiła, że pakuje pancernie. Zaraz zobaczymy. Patrzcie, jak otworzymy. Wszystko odstawiam na bok. Na końcu będę wyrzucał rzeczy. Paczka tak zapakowana. Tak zapakowana. Będziemy ją otwierać. Zaczynamy otwierać pudełko. Jedną ręką trudno. Muszę jakoś telefon położyć, żeby coś nagrało. No i zaczynamy otwierać. Stronę w tą. Tak, paczka zabezpieczona. Całe pudełko było zabezpieczone. Tutaj na podłogę rzuciłem, później wrócę, taśmą i folią bąbelkową. Tak, w środku wypełniona. Mamy dwie rzeczy, wyciągamy. Dobra, mamy szkiełka wyciągnięte. Też są owinięte dwa szkiełka folią bąbelkową i taśmą klejącą. Teraz mogę powiedzieć, zamówiłem dobrze
znaleźć dwie cukiernice z huty Ząbkowice, rąby i guziki. Koloru bursztynowego. Zaraz zobaczymy, czy to, co pani miała na zdjęciach, zgadza się ze stanem, który przyszedł. Mówiła, że w stanie idealnym, nic nie uszczerbione, pobite. Dobra, już się włączyłem z powrotem. Musiałem trochę taśmy klejącej pościągać. Już mogę cukiernicę rozwijać z folii. Jedna cukiernica i druga cukiernica. Teraz wbijamy drugą cukiernicę. Coś mi słabo telefon przybliża, zamazany filmik mi robi. Są dwie cukiernice, folię na podłogę, później pozbieram. Mamy dwie cukiernice z huty Ząbkowice, rąby i guziczki bursztynowe. Tak się prezentują. Musimy sprawdzić, czy żadna z cukiernic nie ma żadnych wad, czy nie są porysowane, nie są uszczerbione. Jedna w stanie idealnym, nic nie porysowana, w środku też nie, nawet ani jednej ryski nie ma, nic. Teraz sprawdzimy drugą. W środku ani jednej rysy, na zewnątrz ani jednego uszczerbienia. Teraz mogę powiedzieć. Szukałem szkła na internecie, żeby kupić nowe do kolekcji. Znalazłem ogłoszenie, w którym pani sprzedaje te cukiernice. 25 zł za sztukę. Tak patrzę, coś tu chyba nie gra, ta cena za takie cukiernice. Ale mówię, napiszę do pani, spróbuję, czy to ta cena, spytam się. I napisałem, pani mówi tak, 25 zł za sztukę. Ja mówię, jak za darmo? Bo za dwie sztuki dałem 50 zł, po 25 zł jest 50 zł i przesyłka pocztą polską za paczkę o masie 1,60 kg 19 zł 20 groszy, zaokrągłem do 19 zł plus 25 zł za jedną, 25 zł za drugą to jest 50 plus przesyłka 19, niech będzie, okrągnijmy do 20 zł. To dałem za dwie cukiernice 70 zł. Myślę, że cena bardzo dobra i okazyjna, bo na internecie widziałem, na OLX-ie i na Allegro i na innych stronach, nawet na Facebooku, na stronach ze szkłami, że jedna taka cukiernica jest wystawiana od 70 zł. Jedne były za 70 zł, drugie były za 120 zł, inne były 150 aż do 200 zł. Ja dałem po 25 zł, to za 2,50. Nawet mi się wydaje, że z przesyłką to razem 70 zł. Tak jakby mi wyszło, jakbym kupił jedną albo nawet taniej niż jedną cukiernicę. Będzie do mojej kolekcji. Później na końcu wstawię zdjęcia z cukiernicy. Zaraz będziemy je mierzyć. Zmierzymy.
jaką moją wysokość. Pierwsza cukiernica ma 13 cm, druga 13,5 chyba, jak dobrze mierzę. Trzynaście i pół, zależy. 13,5 średnica. 12 centymetrów. Kolor bursztynowy. Tutaj zaraz pokażę. Mam tylko w swojej kolekcji jedną taką cukiernicę, ale transparentną, zwykłą, białą, przezroczystą. Tutaj jest moja przezroczysta. Będzie do kolekcji. Następna. Tak się prezentują. Już mam trzy. Ze wzoru cukiernic rąby i guziczki. Jedna z tych będzie, jak ktoś będzie chciał, na wymianę, na inny kolor, z dopłatą lub z czymś innym mogę zamienić, tak samo dodać i zamienić na inny kolor. Zaraz dołożę do swoich szkiełek, pokażę jak wyglądają. Myślę, że cena bardzo dobra za te dwie cukiernice. No i myślę, że rok 2024, początek roku, zaczął się bardzo dobrze w moich zakupach. Tak się prezentują cukiernice. W mojej kolekcji. Trzy cukiernice rąby i guziczki. Cztery cukiernice medaliony ząbkowic. Hialitowa. Latimo. Transparentna, przezroczysta i niebieska. Mam tu dzika. Tu mam liska. Ostatnio kupiłem drugiego lisa, dzika, ale mam schowanego w folii bąbelkowej i w kartonie, bo nie mam miejsca, gdzie postawić. Będę musiał pomyśleć nad jakąś gablotką. Tutaj mam dwa psy z ząbkowic, wilka, dwa psy z ząbkowic, mówię, dwa psy porcelanowe z Wałbrzycha, z porcelany wałbrzyskiej, wilk, hart, pokażę jednego, jest tutaj Wałbrzych sygnowany, jeszcze mam po jednej takiej samej sztuce, też schowane, bo nie ma miejsca, gdzie wystawić. Ostatnio w filmiku pokazywałem wam, że mam cztery. Dwa w innych kolorach. Wazony. Dwa wazony osiołki. Dwa kryształowe koszyczki. Duża kura. Ząbkowice, Latimo, mniejsza, mniejsza, transparentna, przezroczysta i mała kurka, solniczka, nie ząbkowice, tylko niemiecka, ale też ładna. Na końcu mojego filmika, filmiku wstawię wam zdjęcia tych dwóch cukiernic. No i dziękuję wam za obejrzenie mojego krótkiego filmiku. Życzę wam dobrych okazji w poszukiwaniu waszych wymarzonych
rzeczy do zbierania i do następnego mojego zakupu. Cześć. I'm not a time for